Siemanko, jesteśmy dzisiaj w Zieleniec Sport Arena. Chcieliśmy pokazać Wam, jak wygląda Zieleniec od kulis. Zapraszamy na materiał. Jedziemy właśnie na górną stację kolejki Mieszko. Spotkamy się tam z panem Wiesławem Kamyczkiem. Będziemy rozmawiać o naśnieżaniu, pracy kolei i bezpieczeństwie na stoku. Ostatnie zimy jednak okazuje się, że trzeba naśnieżać. Nie ma naturalnego śniegu i bez naśnieżania nie ma możliwości funkcjonowania. Do tego służą nam różnego rodzaju urządzenia. Są to przede wszystkim armatki i lance. Jedne i drugie produkują śnieg, z tym, że na różnych zasadach. Dla nas najważniejsze, żeby ten śnieg produkować jak najtaniej, czyli przy użyciu najmniejszej ilości energii zrobić najwięcej śniegu. Jeżeli nie mamy tego mrozu, a musimy śnieg zrobić, no są niezbędne armatki. To jest tradycyjna armatka, która produkuje śnieg już w warunkach nawet minus 2 stopnie. Natomiast no, ilość tego śniegu jest ograniczona oczywiście od mrozu. Czym większy mróz, możemy puścić więcej wody, w związku z tym wyprodukujemy ten śnieg taniej. Armatka składa się z wentylatora, który pochłania jakby największą część energii elektrycznej, żeby wyrzucić tą masę wody. No, następnie jest kompresor, no i zespół dysz, które to wszystko rozpylają i frunąc w powietrzu, powiedzmy te 50 metrów, zabardza w postaci śniegu. Są armatki, które działają automatycznie. To jest tradycyjna armatka, którą trzeba doglądać i ręcznie sterować ilość wody, żeby ten śnieg był dobrej jakości. Armatki automatyczne robią to w sposób automatyczny, bo posiadają stację pogodową, mierzą temperaturę, wilgotność, przepływ wody i te parametry pozwalają osiągnąć jakby największe możliwości produkcji śniegu w zmieniających się warunkach w ciągu nocy, bo to nie jest tak, że mamy 3 stopnie mrozu czy 4 stopnie mrozu. W ciągu nocy ten mróz ulega różnej zmianie. Są inwersje, kiedy się ociepla, na dole się ochładza, więc kontrolowanie tego przez człowieka jest bardzo pracochłonne i trudne. Jesteśmy teraz w sterówce górnej kolei. Sterujemy tutaj całym napędem i wszystkimi systemami bezpieczeństwa. Żeby rano tą kolej oddać do użytku, no musimy przeprowadzić wiele prób i testów. I tutaj mam raport codzienny ruchu kolei, gdzie kierownik kolei go podpisuje na końcu i wypisuje wszystkie parametry, jakie są na przykład hamowania, długość hamowania. To wszystko musi być zgodne z normami, w związku z tym to przygotowanie rano zabiera co najmniej jedną godzinę czasu. Natomiast na dole jest stacja dolna, gdzie dwóch pracowników przygotowuje tak samo tą dolną stację, to znaczy muszą taśma jest, trzeba ją przygotować, trzeba odśnieżyć bramki, dosypać śniegu albo trochę zabrać. W każdym bądź razie codzienna praca rano to jest jedna godzina dla 3-4 pracowników, żeby przygotować kolej, bo musi być bezpieczna. To jest najważniejsze. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na stokach, to możemy je podzielić jakby na dwa tematy. Jeden to jest korzystanie z urządzeń, czyli z wyciągów, z kanap, różnego rodzaju innych urządzeń, które transportują, a druga sprawa to jest samo zjeżdżanie na nartach. Według mnie jest taki dekalog narciarza, gdzie jest 10 przykazań, które każdy narciarz powinien jakby respektować i korzystać z tego dekalogu. Istotne jest to, żeby dopasować swoje stok do swoich umiejętności narciarskich. Wiadomo, że te dzieci, młodzież uczą się szybko i po pewnym czasie te płaskie stoki im się znudzą i będą chciały
przejść do trudniejszego etapu, czyli na stoki dłuższe, stoki bardziej strome, wymagające. Jeżeli jest lekcja prowadzona z instruktorem, czy grupowo, tak jak tutaj, młodzież uczy się przez kilka lat i zdobywają na tyle doświadczenie, że wiedzą, jak się w górach i na stoku zachowywać. Czyli zasady bezpieczeństwa. Pilnujemy swoich umiejętności zgodnych z jazdą, natomiast musimy zwracać na innych uwagę, którzy po prostu stanowią jakby zagrożenie. Istotną sprawą jest bezpieczeństwo dla nas przynajmniej na wyciągach i na kolei. Wszędzie są instrukcje. No wiadomo, że instrukcja jest do czytania, nie każdy to czyta, ale jest obsługa, która zwraca uwagę i zawsze prosimy, żeby się zachowywać czy korzystać z tych urządzeń w sposób prawidłowy, a tu głównie chodzi o bezpieczeństwo. Ponieważ jazda na nartach przez pół dnia może być trochę nudna na jednym stoku, dlatego w Zieleńcu te stoki mamy jakby wszystkie połączone, jest wspólny skipas, że jeżdżąc na jednym można się swobodnie przemieszczać przez cały Zieleniec i wrócić z powrotem. No to też jest taka możliwość dopasowania dla siebie jakby ulubionego stoku i z niego korzystać. Zapraszamy do Zieleńca narciarzy, zapraszamy wszystkich tych, co chcą się uczyć na nartach. Zapraszamy wszystkie grupy wiekowe. Jesteśmy przygotowani na ten sezon. Mamy już naśnieżone, chodzimy od 2 tygodni i teraz warunki będą tylko coraz lepsze i mam nadzieję, że w Zieleńcu każdemu się spodoba, bo oprócz tego, że mamy sztuczny śnieg, naprawdę mamy taki mikroklimat, że tutaj jest naturalna zima, że tutaj są drzewa oszronione, że tutaj na tej wysokości, prawie 1000 metrów nad poziomem morza, panują doskonałe naturalne warunki takie klimatyczne, co pokazuje, jak piękna jest ta przyroda zimą w górach. Sezon narciarski rusza pełną parą. Wiemy mniej więcej już, jak to wygląda od zaplecza. Pamiętajcie, dbajmy o bezpieczeństwo, o wspólną, fajną zabawę i zapraszamy do Zieleniec Sport Arena. Trzymajcie się, do zobaczenia.